Czy to On? Czy to naprawdę On? Mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ przebyłem naprawdę szmat drogi. Prawdę mówiąc, jestem już 7 dzień w podróży i patrząc z wycieńczenia. Żeby tutaj dotrzeć, to musiałem przejść przez całą Samarię. Jeszcze w dodatku wczoraj był szabat, więc myślałem, że już w ogóle nie zdążę tutaj na to wydarzenie. Ale było też tym trochę dobrego, ponieważ wczoraj w synagodze rabbi Symeon czytał nam z proroka Izajasza. Czytał nam o królu, na którego wszyscy czekamy. A teraz, kiedy jestem tutaj, to zastanawiam się. Zastanawiam się, czy to On. Czy to naprawdę On. Wiecie, trochę się winię za to, że zadaję takie pytanie, ponieważ dużo o Nim słyszałem i wiem, do czego jest zdolny. Ale teraz, kiedy tu jestem, kiedy widzę ten cały tłum, to zastanawiam się. Ponieważ On wcale nie wygląda jak ten król, o którym opowiadał nam rabbi Symeon. Ten, którego zwą Jezusem z Nazaretu, siedzi sobie tutaj tak spokojnie. Siedzi w tej podartej tunice, otoczony przez kaleki, przez wieśniaków, przez celników, przez pasterzy. Siedzi na tym wzgórzu, na którym nawet nie ma żadnego cienia. A gdzie się tylko nie obejrzeć, to ciągle spacerują jacyś rzymscy żołnierze. Jakby byli gotowi na to, aby wejść w każdym momencie i zakończyć to, co się tutaj dzieje. Jak gdyby byli gotowi na to, aby wyciąć nas wszystkich w pień. Cóż, jeżeli to jest naprawdę On, to nie w taki sposób wyobrażałem sobie królestwo, które miał przyprowadzić. Mój przyjaciel Beniamin namawiał mnie na to, abym przyszedł tutaj. Powiedział mi, że zobaczę króla, który przekaże mi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ale szczerze, jestem tutaj zaledwie chwilę i napatrzyłem się już na to królestwo. Na królestwo, które jest zbieraniną nieszczęśników, ludzi pozbawionych wolności, ludzi cierpiących z powodu bezprawia. To jest Twoje królestwo, cieślo z Galilei? Rozejrzyj się dookoła i spójrz na nas. My czekaliśmy na króla, który zaprowadzi tutaj porządek, a nie na kolejnego rabina, który będzie powtarzał nam, jak to okupacja Rzymu jest naszą winą. Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Wybacz Boże. Po prostu ja już miałem nadzieję, że to już. Miałem nadzieję, że to jest naprawdę On. Że to jest ten posłany przez Ciebie Król, który miał zmienić naszą rzeczywistość. Ale wygląda na to, że się myliłem. Widać, popełniłem błąd, że tu przyszedłem. Zaraz. Ten cieśla zaczyna coś mówić. Dobrze, Beniaminie, skoro przyszedłem taki szmat drogi, aby tutaj się stawić, to już wysłucham tego, co ten twój rabbi ma do powiedzenia. To ciekawe. Pierwszy raz słyszę coś takiego. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Przecież on to mówi o nas. Ale w jaki sposób on może nazywać nas szczęśliwcami, skoro my w żaden sposób nie czujemy się szczęśliwi? Jak ludzie tacy jak my mogą być nazywani szczęśliwcami? No bo przypomnijmy sobie wydarzenia ostatnich lat. Jak to znikąd do naszego kraju przyszła gorączka. Jak atakowała ludzi tak po prostu nagle. Jak ludzie zaczęli chorować. I niektórzy mieli szczęście, jakoś sobie z nią poradzili, zwłaszcza ci mieszkający na obrzeżach, ale ci mieszkający w miastach, oni nie mieli tyle szczęścia. Gorączka zabrała zbyt wielu starców i niemało dzieci. A później Rzymianie podnieśli swoje podatki, także coraz ciężej było nam powiązać koniec z końcem. A to na domiar złego, ceny za ofiary zwierząt ofiarnych poszły tak w górę, że dzisiaj nie jest mnie stać. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz było mnie stać na to, abym mógł złożyć ofiarę całopalną, dobrowolną ofiarę całopalną dla naszego Boga. Ponieważ gdybym tylko to zrobił, to ja, moja żona, moi synowie i moje córki musielibyśmy nie jeść do kolejnego szabatu, aby spłacić cenę tej ofiary. Jeszcze Sanhedryt, przywódcy naszego narodu, zaczynają układać się z Piłatem, namiestnikiem cesarza. Mają układy, które tak naprawdę są dobre tylko i wyłącznie dla nich, dla tych ubranych w piękne szaty, a nie dla nas, prostych obywateli. Rzeczywistość wcale nie jest kolorowa. W żaden sposób nie jesteśmy szczęśliwcami, bo nie jesteśmy szczęśliwi. Prawda jest taka, że nie mamy powodu do szczęścia. Więc co Jezus ma na myśli, mówiąc, że szczęściarzami są ludzie spragnieni, strapieni, pokorni, głodni sprawiedliwości, miłosierni, ludzie czystego serca, niosący pokój? Co to ma być? Czy nasza rzeczywistość w jakikolwiek sposób przypomina życie ludzi, których można byłoby nazwać szczęśliwcami? A może jemu wcale nie chodzi o okoliczności naszego życia? Pokora? Sprawiedliwość? Pokój? Wiem, on nie mówi o tym. On mówi o ludziach, którzy nie muszą za wszelką cenę udowadniać swojej wartości światu. O ludziach, którzy żyją Bożą sprawiedliwością, ale nie w taki sposób, że ściągają tą sprawiedliwość, aby odpłacić innym to, co nam zrobili. Nie. On mówi o ludziach, którzy są gotowi przebaczyć krzywdy. O ludziach, którzy są gotowi okazać miłość ludziom, którzy na tą miłość nie zasłużyli. O ludziach, którzy nie dbają tylko o swój własny interes. Ale kiedy widzą krzywdę, kiedy widzą spór, to są gotowi zrobić wszystko, aby pomóc ludziom się z sobą pojednać. Szczerze mówiąc, to brzmi jak to królestwo, na które czekaliśmy. Ale nie wygląda jak to królestwo. O Panie, a co jeżeli Jezus ma rację? Co jeżeli możemy doświadczyć Bożego Królestwa niezależnie od okoliczności, w których się znajdujemy? Co jeżeli ono staje się widoczne w tym całym nieszczęściu, które nas otacza? Bo skoro Królestwo, na które tak czekaliśmy, miało cechować się tym, że miało być pełne łaski, miłości i pokoju, to czy nie jest przez przypadek tak, że w naszym życiu zaczną pojawiać się sytuacje, w których będziemy musieli okazywać łaskę, miłość i pokój drugiemu człowiekowi? A więc to dlatego jesteśmy szczęściarzami. A więc to właściwie jest On. Ponieważ na własne oczy mogliśmy obserwować tak naprawdę
narodziny Bożego Królestwa. Możemy obserwować to, jak w okolicznościach naszego życia, niezależnie od tego, jakie one są, to to Królestwo może istnieć. A więc to jest ten Król, na którego tak czekaliśmy. Król, który przyprowadził swoje Królestwo. A ja na własne uszy mogłem usłyszeć konstytucję tego Królestwa. Ale co to? On dalej zaczyna uczyć. On mówi: szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka na was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt by smaku jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Skoro to Królestwo Boże, na które tak czekaliśmy, już się rozpoczęło, to o czym teraz mówi ten rabbi? Co to znaczy, że jesteśmy solą ziemi albo światłością świata? W różny sposób wykorzystujemy sól. W naszym domu dodajemy sól do różnego rodzaju potraw, aby wzbogacić ich smak. Moja żona obciera solą ryby, aby zakonserwować ich mięso i żeby nie wdało się robactwo. Pamiętam też, że mój tata sypał sól na pola, aby wzbogacić w ten sposób urodzaj. Smak, ochrona, nadawanie żyzności. Smak, ochrona, nadawanie żyzności. A może to są obrazy tego, obrazy ludzi, którzy żyją wedle konstytucji Bożego Królestwa, o której przed chwilą słyszeliśmy. To by miało sens, ponieważ każde królestwo potrzebuje obywateli, a więc obywatele Bożego Królestwa, oni mają mieć dobry wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Ale tutaj jest coś więcej, ponieważ Jezus też mówił, że jesteśmy światłością, że jesteśmy jak miasto położone na górze. Światło, miasto. To, co łączy oba te obrazy, to to, że obie te rzeczy nie są w stanie się ukryć. Pamiętam, jak razem z rodzicami, kiedy byłem dzieckiem, chodziliśmy na Paschę do Jerozolimy. Zazwyczaj, kiedy dochodziliśmy do jej granic, to już był zmierzch, pomału był mrok. Pamiętam tą grę świateł, która nam towarzyszyła. W dłoniach trzymaliśmy pochodnię, która rozświetlała nam drogę, a w oddali widzieliśmy Jerozolimę, święte miasto, pełne różnego rodzaju światełek i latarni, przyozdobione jak oblubienica czekająca na oblubieńca. Pamiętam, że te wszystkie światełka wskazywały nam drogę. Pamiętam, że jako dziecko, przyglądając się tej pięknej Jerozolimie, to myślałem sobie, że w dzień taki jak ten, to Jerozolima wydaje się być widoczna na każdym zakamarku świata. A więc skoro obywatele Bożego Królestwa są jak światło, to znaczy, że nie są w stanie się ukryć. To znaczy, że ich szlachetne czyny zdradzają to, kim tak naprawdę są i do jakiego królestwa należą. Co za piękny obraz. Ale jeżeli dobrze usłyszałem, to Jezus również nas przed czymś przestrzega. On przestrzega nas, że jeżeli jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa,
to żebyśmy nie postępowali wbrew naszej naturze. Abyśmy nie byli jak sól, która nie ma żadnego smaku. Abyśmy nie byli jak lampa schowana pod garnkiem. Abyśmy nie byli jak rzeczy, które nie mają żadnego pożytku. Bo jeżeli nie będzie w nas światła i nie będzie w nas smaku, to w jaki sposób w tej otaczającej nas rzeczywistości będzie można zobaczyć Królestwo Boże? To przecież my mamy nieść innym łaskę, miłość i pokój, aby mogli doświadczyć tego, na co tak długo czekali. O Panie, byłem ślepcem. Przecież to oczywiste jest, że Boże Królestwo nie jest ograniczone tylko do tego, co jest wokół nas, ponieważ przede wszystkim jest wewnątrz nas. Przez ten cały czas nie chodziło o to, że to rzeczywistość miała się zmienić, ale my. Ponieważ kiedy to my się zmienimy, to będziemy mieć wpływ na tą rzeczywistość. A świat w końcu zacznie przypominać to królestwo, które nam obiecałeś, o Adonai. A więc to dlatego. To dlatego ten król, inny niż wszyscy, siedzi w tej podartej tunice. Pośród ludzi chorych, pośród wieśniaków, celników, pasterzy. To dlatego nie zwraca uwagi na tych wszystkich żołnierzy. To dlatego nazywa nas szczęśliwcami, ponieważ wie, że rzeczywistość jest zmienna. Dlatego nie warto jest pokładać w niej swojej nadziei. O Beniaminie, warto było przyjść. Miałeś rację. Spotkam tutaj króla. Króla, który przekaże mi dobrą nowinę. Nowinę, która była aktualna w życiu naszego bezimiennego bohatera, jak pewnie wielu też innych osób, które słyszały kazanie, które wypowiedział Jezus. Nowinę, która jest aktualna również dzisiaj. 2000 lat po tym, jak to najsłynniejsze kazanie dotarło do uszy ludzi, takich jak ty i ja. Kazanie, które ten król inny niż wszyscy rozpoczął od konstytucji Bożego Królestwa. Konstytucji, która przez ostatnie tysiąclecia była jedna, niezmienna, niepodważalna i odnosząca się do wszystkich ludzi wierzących. Konstytucja stanowiąca, że owszem, świat pełny jest niesprawiedliwości i cierpienia, że otaczająca nas rzeczywistość niejednokrotnie jest powodem naszych zmartwień i również często naszego gniewu. Konstytucja, która była bliska obywatelom w ich codziennych wyzwaniach. Nie tylko w czasie radości, pokoju i dobrobytu, ale również w czasie smutku, w czasie wojny i próbie przetrwania. Konstytucja, która określała charakter Bożego Królestwa jako miejsca, gdzie żyją ludzie kierujący się pokorą wobec Boga i miłością wobec drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy ten człowiek żyje w tym samym królestwie, czy nie, czy ma ten sam kolor skóry, czy nie, czy mówi tym samym językiem, czy nie, czy okazuje tą samą miłość, czy nie. Konstytucja, która została dana obywatelom, aby ich pocieszyć i aby ich zachęcić do dobrego wpływu na otaczający ich świat. A gdyby preambułę tej konstytucji można było streścić w jednym zdaniu, to na pierwszej jej stronie wielkimi, grubymi literami widniałby napis: jesteśmy szczęściarzami. Ponieważ wbrew otaczającej nas rzeczywistości możemy doświadczyć Bożego Królestwa, Królestwa Jezusa, a swoją postawą możemy nieść to królestwo dalej. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Szczęśliwi ci, przechodzący przez trudności, bo to oni doświadczą obecności Boga. Szczęśliwi ci, którzy przechodzą dzisiaj przez rozdzierający smutek, bo to oni dostąpią pociechy.
Szczęśliwi ci, uciekający przed wojną, bo otrzymają schronienie, a w nim nowy dom. Szczęśliwi ci, którzy troszczą się o innych, bo i o nich się będą troszczyć. Szczęśliwi ci, żyjący z czystym sumieniem, bo nie muszą się bać o dzień jutrzejszy. Szczęśliwi ci, okazujący miłosierdzie, bo i oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi ci, którzy dążą do pojednania, bo oni będą nazywani dziećmi Boga. Szczęśliwi ci, którzy cierpią, ponieważ wybrali uczciwość, dobroć i prawdę, bo to oni są obywatelami Bożego Królestwa. Szczęśliwi jesteście, gdy spotykać was będzie niesprawiedliwość ze względu na Jezusa. Wiedzcie, że On widzi i zachowuje waszą zapłatę na dzień, kiedy On znowu przyjdzie. Nic nie ujdzie Jego uwadze. Wy jesteście solą ziemi, dlatego miejcie dobry wpływ na cokolwiek się tylko da i nie straćcie smaku. Wy jesteście światłem świata. Świećcie jasno, odważnie, bo to waszym przeznaczeniem jest przezwyciężyć ten mrok. Nie dajcie się zniszczyć złu, ale zło dobrem przezwyciężajcie, tak aby ludzie, widząc wasze szlachetne czyny, widzieli Boga i wielbili Go.